Jest z nami ksiądz kardynał, to już możemy zaczynać. Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę Państwa, chciałem bardzo serdecznie wszystkich zebranych przywitać na czwartym już spotkaniu z cyklu Myśląc z Wyszyńskim. Spotkania rozpoczęliśmy od poszukiwania odpowiedzi na pytanie, dlaczego prymas tysiąclecia? Zajęliśmy się następnie rodziną, wyzwaniami i szansami współczesnej rodziny, a miesiąc temu podjęliśmy temat prawdy antropologicznej. Kim jest człowiek? Mężczyzną i kobietą zrodził ich. Tematykę dzisiejszą zapowie sam bohater naszych spotkań, święty pasterz, kardynał Stefan Wyszyński. Każdy z nas jest owocem ojcowej woli i ojcowej miłości. I Bóg, który jest dawcą naszego życia, On też jest ich, tego życia, suwerenem. A ponieważ jest miłością, dlatego też całe nasze życie jest po to, abyśmy obfitowali w miłość. Często powtarzam to zestawienie. Ludzie lubią mówić, czas to pieniądz. Ja mówię inaczej. Czas to miłość, bo pieniądz jest nikomu, a miłość trwa. I dlatego też, jeżeli Bóg daje czas, jeżeli przedłuża czas, jeżeli przymnaża lat, to oznacza to ponowne zaproszenie do większej jeszcze miłości. Jeżeli jej może w moim niełatwym zadaniu niekiedy brakło, to myślę, że czas mi jeszcze przedłużony, ile go tam będzie, to sprawa Boga, jest zaproszeniem do mnożenia uczynków miłości. I to, dzieci Boże, mam obowiązek Wam przyrzec. Proszę Państwa, czas to miłość, społeczna krucjata miłości. Była to odpowiedź kardynała na logikę świata, można powiedzieć, czyli czas to pieniądz, it's economy, stupid. To ukuto to powiedzenie podczas drugiej kampanii prezydenckiej prezydenta Clintona. I wielu ludzi to powtarza. Czas to miłość. To jest logika chrześcijaństwa, najgłębsza logika Kościoła. Jednak nie wystarczy wypowiedzieć słowo miłość. Trzeba właściwie tę rzeczywistość rozumieć. Przed chwilą z jedną z pań profesorek rozmawialiśmy na ten temat. Co rozumiemy pod pojęciem miłość? Co rozumiał ksiądz kardynał Stefan Wyszyński? Psycholodzy społeczni podają kilkadziesiąt definicji miłości. A Benedykt XVI w encyklice Caritas in Veritate stwierdza, że miłość często staje się pustą skorupą, którą można dowolnie wypełnić. I dodaje, na tym polega nieuchronne ryzyko, na jakie nastawiona jest miłość w kulturze bez prawdy. No, z miłością mamy problem. Ostatnio ukazała się książka izraelskiej socjolożki z Uniwersytetu Hebrajskiego Ewy Iluz zatytułowana Koniec miłości. Autorka stwierdza, że z miłością dzieje się coś niepokojącego. Opisuje nasilające się zjawisko unlovingu, świadomego unikania miłości i szerzej wchodzenia w silniejsze relacje związane z kosztami emocjonalnymi. Z unlovingiem związana jest commitment fobia, czyli strach przed zobowiązaniami i strach przed tym, że zobowiązanie nie będzie dotrzymane. To stany opisujące coraz więcej mieszkańców współczesności. A kardynał Wyszyński mówił, cytuję, Pismo Święte upomina,
że doskonała miłość za drzwi wyrzuca lęk i trwogę. Bóg nie chce, abyśmy się go bali, pragnie naszej miłości. Bóg jest miłością, a my jesteśmy dziećmi miłości Bożej. Mówił to do prawników w roku 68. A w kontekście przymusowych prac społecznych narzucanych społeczeństwu przez komunistów wypowiedział takie słowa: czas to miłość. Dostatek rodzi się przez miłość, nie przez gwałt. Za przygotowanie dzisiejszego spotkania odpowiedzialne jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Serdecznie dziękujemy, panie dyrektorze, i z góry także dziękujemy za tłustoczwartkowy dar, o którym później. Prelegentami są ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, znany biblista. Z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wprowadzał mnie w atmosferę rzymską w roku 82, bo nieco starszy jest ode mnie, ale tylko nieco. Pani doktor Monika Waluś, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Środowisko Więzi. Jest bardzo ciekawe, może warto o tym powiedzieć, że pani doktor w dwóch seminariach wykłada teologię dogmatyczną. W Płocku i w jednym seminarium zakonnym. Bardzo gratulujemy. I pan dyrektor Marcin Adamczewski, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, MT514. Bardzo serdecznie proszę, by wystąpienia trwały pierwsze 20 minut, ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, i dwa następne po 10 minut. Zachęcam następnie do wymiany zdań między prelegentami, jeżeli uznacie to za słuszne, a później tradycyjnie do zadawania pytań czy dzielenia się krótkimi refleksjami przez uczestników dzisiejszego spotkania. Uczestników, którzy znowu, jak ostatnio, tak licznie zechcieliście się zebrać, za co serdecznie wam dziękujemy. Jest mi miło oddać głos teraz księdzu profesorowi Waldemarowi Chrostowskiemu. Prosimy bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobry wieczór Państwu. Drodzy Państwo, cykl tych naszych spotkań jest bardzo zobowiązujący, dlatego że brzmi myśląc z Wyszyńskim. A więc nie o nim, ale razem z nim. I na początku, kiedy słuchaliśmy słów sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, mieliśmy okazję podążać tym właśnie tropem, towarzysząc mu. I będziemy starali się mu przyjrzeć, patrząc na niego poprzez jego własnymi oczami, mówiąc o nim jego własnymi słowami. Zacznijmy od sprawy najprostszej, mianowicie człowiek żyje w dwóch wymiarach, przestrzeni i czasu. Przestrzeń można pokonać. I człowiek pokonuje ją coraz bardziej, coraz dalsze odległości tej przestrzeni. Już nie wystarcza mu Ziemia, ale w kosmos, na Księżyc i jeszcze dalej. Natomiast z czasem jest inaczej. Czasu nie da się pokonać. Czas można tylko swoiście oswoić, albo można go poskromić, a narzędziem do oswajania czasu jest kalendarz. I to właśnie kalendarz sprawia, że łatwiej nam uchwycić trzy wymiary czasu: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Co się tyczy przeszłości, to możemy do niej wracać, możemy ją oswajać, możemy ją w pewien sposób poskromić na dwa sposoby. Albo za pomocą utrwalania bieżącej pamięci. Tak jest na przykład, do tego służy kalendarium, pamiętnik, albo za pomocą wspomnień. Kardynał Stefan Wyszyński był prawdziwym mistrzem w jednym i w drugim. Myślę, że należał do epoki, która już powoli przemija. Zachowały się kalendaria, zachowały się pamiętniki, zachowały się jego
jego zapiski, zapiski więzienne, kalendaria później z okresu jego posługi tutaj w diecezji warszawskiej, gnieźnieńskiej, prowadzone właściwie do końca życia. Kalendaria, które są niezgłębionym źródłem informacji o nim, ale także o świecie, o ludziach, one mają jedną cechę bardzo ważną. Te wszystkie zapiski czynione na bieżąco, to mianowicie, że są bardzo, bardzo autentyczne. Bardzo świeże, bardzo autentyczne. Nie brakuje w nich rozmaitych ocen, czasami na wyrost, czasami zbyt, powiedzmy sobie, takich na gorąco czynionych, ale nigdy potem nie były poprawiane. I mamy również wspomnienia. I kardynał Stefan Wyszyński oswajał czas za pomocą tych wspomnień i był mistrzem także i w tej dziedzinie. Rzadko zdarzają się osoby, które są na przysłowiowym świeczniku i jednocześnie tak bardzo często odwołują się do swojego dzieciństwa, do swojej młodości, tak bardzo chcą ocalić całe swoje życie i chętnie o nim mówią. Żeby zrozumieć to lepiej, to co chcemy dzisiaj wyrazić, myśląc z kardynałem Wyszyńskim, to przywołajmy na przykład jego wspomnienia z roku 1960, które brzmią tak. Patrzyłem nieraz w swoim rodzinnym domu, dawne to czasy, jak wyrabia się chleb w dzieży. Do dzieży spływał pot z czoła. Człowiek się uczciwie napracował, zanim wyrobił chleb. Koniec cytatu. Kardynał Wyszyński miał wtedy 59 lat, miał za sobą szmat życia, ale wspomina swoje dzieciństwo i wspomina właśnie tę ciężką pracę i właśnie te wspomnienia przywoływane przez niego bardzo często naznaczały jego osobowość, określały jego tożsamość, pozwalają go zrozumieć, pozwalają również zrozumieć lepiej słowa, które sam kilkakrotnie, może więcej razy wypowiadał, czas to miłość. Pamiętam to inne wspomnienie z 1964 roku. Na stole leżał czarny chleb. I zachętę jedz, czym chata bogata, tym rada. Ostatni raz byłem tam w 1923 roku, 41 lat wcześniej, na kilka miesięcy przed moimi święceniami kapłańskimi. Żyła jeszcze moja babunia, staruszka. Poprosiłem ją o błogosławieństwo na drogę kapłańską. Ta prosta kobieta, żegnając mnie, powiedziała: pamiętaj, jeżeli będziesz złym księdzem, to mi się na oczy nie pokazuj. Wojna nie pozwoliła mi być na jej pogrzebie, ale to, co powiedziała w przedziwnej mądrości człowieka prostego, lecz wierzącego, zapadło mi w duszę. Do dziś dnia dobrze to pamiętam i nigdy nie zapomnę. Te proste, lecz zdecydowane słowa kobiety chrześcijańskiej miały wielkie znaczenie dla mojego osobistego życia. Podkreślam, to mówił kardynał, człowiek, który liczył 63 lata swojego życia. A nawiasem mówiąc, co znaczyło dla tej prostej kobiety? Co chciała powiedzieć, jeżeli będziesz złym księdzem? Kto to był dla niej wtedy zły ksiądz, a kto to jest dzisiaj zły ksiądz? I pośród tych wspomnień jeszcze jedno, które nas wprowadzi już w ten właściwy temat. Mamy 25 września 1956 roku. Kardynał Wyszyński zbliża się już do samego końca swojego uwięzienia. Minęły 3 lata uwięzienia. Jest wtorek. I zapisał tak. Omnia benefecisti. Wszystko dobrze uczyniłeś. A więc to jest modlitwa. Po 3 latach mego uwięzienia ten wniosek uważam za ostateczny. Nigdy nie wyrzekłbym się tych 3 lat i takich 3 lat z kurikulum mojego życia. Jednak lepiej, że upłynęły one w więzieniu, niż miały upłynąć na Miodowej. Lepiej dla chwały Bożej, dla pozycji Kościoła powszechnego w świecie, jako stróża prawdy i wolności sumień, lepiej dla Kościoła w Polsce i lepiej dla pozycji mojego narodu, lepiej dla mojej diecezji i dla wzmocnienia postawy duchowieństwa, a już na pewno lepiej dla dobra mej duszy.
Ten wniosek zamykam dziś. W godzinie mego aresztowania swoim Tedeum i Magnificat. Trzeba być człowiekiem bardzo głębokiej wiary i wielkiej pokory, żeby tak napisać, a my jesteśmy dzisiaj na tej Miodowej, o której myślał i do której później szczęśliwie wrócił. Jeżeli chcemy zrozumieć, co znaczą słowa prymasa tysiąclecia, czas to miłość, to musimy zwrócić uwagę, że uprawiał teologię za pomocą przykładów. Przykładów nawiązujących do życia innych osób, innych postaci, innych wydarzeń, ale także nie wahał się i nie wzbraniał się mówić o sobie z całą szczerością, z całą prostotą. I te przykłady są bardzo budujące. Można ich wydobywać nie dziesiątki, ale setki. One dają do myślenia, one nas uczą, one nas pozwalają nam prowadzić i jednocześnie wykorzystywać w sposób właściwy swój czas. Ja myślę, że czymś pięknym i szlachetnym jest przyglądanie się życiu kardynała Stefana Wyszyńskiego i zwłaszcza, jeżeli jesteśmy już dorośli, porównywanie go, zestawianie go ze swoim życiem. Po to, żeby zobaczyć, ile dobrego w życiu Pan Bóg może zrobić, nawet wbrew nam. Otóż to jest przeszłość. Ale kardynał Stefan Wyszyński był również mistrzem w odniesieniu do wymiaru przyszłości. I na to chciałbym zwrócić szczególniejszą uwagę. Mianowicie potrafił planować, potrafił marzyć. Przebywając 3 lata w uwięzieniu, w 4 różnych miejscach, nieprzypadkowo wybranych, bo każde z nich było blisko granicy z dawnym Związkiem Radzieckim, z dawną Czechosłowacją i znowu ze Związkiem Radzieckim, po to, żeby w razie czego mógł go szybko wywieźć za granicę. Otóż przebywając w tych więzieniach, nie myśli o swoim położeniu. Obmyśla plan przygotowujący ojczyznę, przygotowujący Kościół w Polsce do wielkiej nowenny przed obchodami tysiąclecia Chrztu Polski. I opracowuje program tak bardzo dalekowzroczny, że kiedy czytamy go z dzisiejszej perspektywy, przyglądamy się temu programowi z dzisiejszej perspektywy, to możemy tylko podziwiać, jak bardzo jest aktualny i potrzebny również dzisiaj, chociaż czasy się radykalnie zmieniły. Gdy wyszedł z więzienia, wrócił do Warszawy, jesienią 1956 roku, to już mógł zacząć bardzo konkretną pracę obmyślaną i przygotowaną wcześniej. Nie ma czasu, żeby omawiać szczegółowo tych poszczególnych lat Wielkiej Nowenny, ale przywołajmy tylko tematy. Rok 1957, wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Chrystusowi i Kościołowi. Drodzy Państwo, to jest 12 lat po II wojnie światowej. Jeszcze Polska leczyła, goiła rany. Jeszcze ja w Warszawie zamieszkałem 7 lat później, w 1964 roku. Jeszcze na ulicach było sporo inwalidów wojennych, jeszcze było wiele kalek, jeszcze były ślady zniszczeń wojennych. Sam mieszkałem w budynku, który był mocno poszarpany kulami. Jeszcze wojna była czymś świeżym, a oto tutaj mamy program wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Chrystusowi i Kościołowi. W roku 1958 być w stanie łaski uświęcającej, specyficznie chrześcijańskie, specyficznie katolickie. Rok później w obronie życia, duszy i ciała. Mamy tu nawiązanie do chrześcijańskiej antropologii, tego co było również przedmiotem refleksji miesiąc temu. Dalej, świętość małżeństwa sakramentalnego. Jakże bardzo aktualne również dzisiaj, a może dzisiaj bardziej aktualne niż w 1960 roku, czyli 60 lat temu. Rok później rodzina Bogiem silna. Rok 1962. Młodzież wierna Chrystusowi. Rok 63. Walka z wadami narodowymi. Kto dzisiaj mówi i myśli o wadach narodowych? A prymas o tych wadach
mówił, wskazywał je, zachęcał do refleksji, nie po to, żeby kogokolwiek potępiać, ale żeby wołać o nawrócenie, o to, by naród był lepszy, dlatego że podkreślał nieustannie to, co jest bardzo istotne, mianowicie konieczność podmiotowości narodu. Nie ideologie, nie systemy polityczne, a znał te dwa najważniejsze bardzo dobrze, bo kapitalizm poznał przed wojną we Włoszech, w Belgii, ale także w przedwojennej Polsce, a komunistyczną ideologię poznał aż nadto dobrze po wojnie. Rok 8 nowenny, zdobywanie cnót chrześcijańskich i wreszcie rok 9, 1965 rok, pod opieką Bogu Rodzicy Królowej Polski. Bardzo przemyślany program, bardzo odważny i w swojej genezie, w swoim charakterze niezwykle społeczny. Zwróćmy uwagę, że tu nie ma nacisku na kult, aczkolwiek zdecydowana większość fotografii, zdecydowana większość przemówień, które się zachowały, pokazują kardynała Wyszyńskiego podczas sprawowania liturgii w kościołach, na ambonie. Ale to wszystko były miejsca, w których mocno podkreślał ten społeczny wymiar chrześcijaństwa i budowanie jedności narodu na zasadach, w oparciu o zasady chrześcijańskie. I myślę, że teraz możemy przejść do tego, co mamy w podtytule. Mianowicie Polska, Polacy przeżyli bardzo uroczyście tysiąclecie Chrztu Polski. To był rok 1966. Weszli w to tysiąclecie dobrze przygotowani i dobrze wyposażeni. Na Jasnej Górze zgromadziło się wtedy około 1 000 000 wiernych. W poszczególnych diecezjach zbierały się tysiące, łącznie miliony Polaków przeżyły to wielkie święto. Wydawać by się mogło, że można jakby spocząć na laurach, że można odpocząć, że wszystko co najważniejsze się dokonało. Ale to właśnie wtedy, na Wielki Post 1967 roku, a więc wkrótce po tych uroczystych obchodach, ksiądz kardynał Wyszyński ogłasza ABC społecznej krucjaty miłości. I znów na najbliższe lata układa program, który początkowo miał 12 punktów, a potem został sprowadzony do swoistego dekalogu. Program, który ma charakter niezwykle społeczny, który ma budować nie tylko Kościół w tym wymiarze i duchowym, i materialnym, bo to również było bardzo ważne, ale przede wszystkim stworzyć solidne fundamenty dalszej egzystencji Polaków. Ksiądz prymas opracował ten dekalog i przypomnijmy sobie ów dekalog. Po pierwsze, szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata. Po drugie, myśl dobrze o wszystkim. Nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. Jak bardzo byłoby to potrzebne w dzisiejszej dobie tak zwanego hejtu. Po trzecie, mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Po czwarte, rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu, nie przeklinaj, nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez, uspokajaj i okazuj dobroć. Po piąte, przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy, zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. Po szóste, działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym. Po siódme, czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pomocą, radą, sercem. Pracuj rzetelnie, to jest po ósme, bo z owoców twojej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich. Po dziewiąte,
Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. Po dziesiąte, módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. Otóż dla wielkiego prymasa tysiąclecia miłość to nie były słowa, to nie były tylko emocje, to nie było wzruszenie, to nie było coś przelotnego, to był przede wszystkim konkret życia. Można by powiedzieć, tak bardzo skonkretyzowane jest to ABC społecznej krucjaty miłości, że mamy wrażenie, jak gdyby było przeznaczone nawet dla dzieci czy dla młodzieży, skonkretyzowane w każdym szczególe. Nie obrażaj się, nie wyciskaj łez, współczuj w cierpieniu, spiesz z pomocą, otwórz się ku ubogim i tak dalej. Otóż ta niezwykła konkretność, ona była jednocześnie zachętą do działania i myślę, że wyrażała coś z życia i z postawy księdza prymasa, dlatego że on nigdy nie odkładał pomocy na później. Doświadczyłem tego kilkakrotnie, a w sposób szczególny w pewnych okolicznościach w Rzymie. Nigdy nie odkładał niczego na jutro, nawet na wieczór, nawet za godzinę, tylko co masz czynić, czyń prędzej. Silna wrażliwość społeczna. Powiedzieliśmy, że był krytyczny wobec kapitalizmu i wobec komunistycznego kolektywizmu. Doświadczył obydwu, znał obydwa systemy, odrzucał monopol państwa, a kładł nacisk na podmiotowość społeczeństwa, podmiotowość Polaków. Miłość to nie deklaracje, to nie emocje, ale to właśnie czyny, to właśnie postawa, to działanie. Na sam koniec, gdy myślę o kardynale Stefanie Wyszyńskim, to myślę, sądzę, że najbardziej przypomina mi starotestamentowych proroków. Gdy czytamy starotestamentowych proroków, to może tak być, że przeczytamy duży fragment, obszerny fragment biblijnej księgi i nie ma tam słowa Bóg. Ale jest tam bez przerwy, są wskazania i troska o drugiego człowieka, o społeczny ład, jeszcze wtedy starożytny. W przypadku kardynała Wyszyńskiego wszystkie te wezwania, te zachęty, ta troska, ten wzgląd na to, że czas to miłość, one są poparte mocną, silną wiarą chrześcijańską. Przywoływanie Jezusa Chrystusa i Ewangelii i przywoływanie Najświętszej Marii Panny, przywoływanie Maryi. Do Jezusa przez Maryję. Znamy to Jego zawołanie. I dlatego sądzę, że właśnie na tym polega również nieustająca aktualność Jego osoby, Jego przesłania. Że położył podwaliny pod ten profetyczny wymiar Kościoła, działalności Kościoła i powinności Kościoła, które dzisiaj być może są jeszcze ważniejsze i jeszcze bardziej potrzebne niż za życia prymasa tysiąclecia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi. Na początku ksiądz profesor Waldemar ukazał nam swoistą filozofię czasu, przynajmniej tak to zrozumiałem. No i to słynne rozróżnienie, że człowiek żyje w dwóch wymiarach, przestrzeni i czasu. I to przenosi nas w pewnym sensie, księże profesorze, w dzisiejsze czasy, kiedy to Ojciec Święty Franciszek mówi o pierwszeństwie czasu, o priorytecie czasu nad przestrzenią. Nie chodzi o jak najszybsze zagospodarowanie przestrzeni, ale używając księdza słów o oswojenie czasu, czy lepiej wypełnienie konkretną treścią czasu. No i później z księdza przedłożenia wynika to, co było rzeczywistością życia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, czyli on to hasło, czy to powiedzenie czas to miłość realizował
w swoim indywidualnym życiu człowieka, duchownego, kardynała, prymasa Polski, ale także w życiu całego narodu poprzez programy duszpasterskie, o których ksiądz także nam mówił. Ja już tylko tak sobie, proszę Państwa, skojarzyłem, nawiązał do tego ksiądz kardynał Wyszyński w swoim testamencie. Jedno zdanie przeczytam. Uważam sobie za łaskę, że mogłem z pomocą Episkopatu Polski przygotować naród przez wielką nowennę, śluby jasnogórskie, akt oddania narodu Bogu Rodzicy w macierzyńską niewolę miłości i społeczną krucjatę miłości na nowe milenium. To jest treść w misji kardynała Wyszyńskiego, tego powiedzenia czas to miłość. I dodał, gorąco pragnę, by naród polski pozostał wierny tym zobowiązaniom. A więc jak ksiądz profesor powiedział, nie uniesienie serca tylko, prawda, nie sentymentalizm, ale konkret, prawda? Bardzo dziękujemy. Prosimy serdecznie panią doktor o przedłożenie. Czas to miłość. Ja jestem rzeczywiście, tak jak to już ksiądz profesor powiedział, bardzo trafnie, bardzo zachwycona tym tytułem, myśleć z Wyszyńskim, tak? Czyli nie moimi myślami, jak ja sobie Wyszyńskiego wyobrażam, albo jak bym sobie chciała wyobrażać, żeby pasował, tylko bierzemy kardynała jako naszego przewodnika. Przewodnika, za którym my no, przez jakiś czas podążamy. Ja w późnym wieku czułam się gdzieś na nartach, dano mi pana, który miał mnie uczyć i mówi, to jest bardzo proste, tylko rób to, co ja. No i jechałam za nim, póki robiłam to, co on, to jechałam. W końcu się wywaliłam, odwrócił się, zawrócił i mówi, nie robiłaś tego, co ja. Ja bym zastosowała to do kardynała Wyszyńskiego. Zróbmy sobie taki luksus na ten czas, który nam tutaj w tym pięknym miejscu pozwolono. Przez chwilę myślimy z Wyszyńskim, tak? Znaczy uznajemy, że on na tych nartach przed nami jedzie, a my gonimy za nim. Co według niego oznacza miłość? To, co już ksiądz biskup powiedział, tych definicji miłości to jest tyle, że... Ale co, to jest nieważne, co uważa za miłość Wyszyński? To jest właśnie to fascynujące, tak jak już ksiądz profesor powiedział, z uczuciami, z odczuciami ma to... Nie chcę Państwa zgorszyć, ale właściwie prawie żaden związek. To w ogóle nie jest kwestia uczuć. To jest po prostu, kardynał się nie bał powiedzieć, że miłość oznacza zobowiązanie. Tak? Zobowiązanie podjęte, które oczywiście, jak on mówi, będzie wymagało przyjęcia w duchu ofiary, wyrzeczenia się siebie i wierności przyjętym obowiązkom. Nie ma to słowa uczucie. My byśmy chcieli miłość czuć, odczuwać. Ostatnio w jednym z miejsc, gdzie wykładam, był właśnie dramat, ktoś odchodzi po bardzo krótkim czasie, bo on nie czuje. Nie wiem, czy rozumiemy. No nie chcę mówić, że jakby tak matki działały wtedy, kiedy czują, a nie działały, jak nie czują, to... No to jest osobny temat. Kto opiekował się niemowlęciem, to... Więc jakby... Dla kardynała Wyszyńskiego w ogóle nie ma problemu uczuć. Te uczucia będą różne, jak chmury na niebie, ale to nie zmienia naszego zachowania, tak? Można powiedzieć, miłość cierpliwa jest, tak? Powiedziałabym, w stosunku do swoich uczuć również. Okej, czasami czuję, czasami nie czuję, no ale to nie powód, żeby zmieniać przyjęte zasady, obowiązki, mówi kardynał Wyszyński, tak? Następny punkt, państwo no to pewnie nie, skoro tu siedzicie, ale myślę, że większość osób kojarzy dzisiaj miłość z czymś indywidualnym. Tak? Taka indywidualna relacja łącząca mnie z kimś, kto oczywiście jest i tak dalej. Kardynał Wyszyński generalnie najczęściej mówi o miłości w sensie społecznym. Tak? Dlatego, że nawet jeśli jest miłość indywidualna, to zaraz będą osoby związane z tą drugą osobą, tak? Czyli to już będzie jakaś wspólnota. Wspólnotą szerszą, bliższą będzie rodzina, szerszą naród, tak?
To jest niesamowite, z jaką lekkością i poczuciem oczywistości, który nie wiem, czy dzisiaj ktoś w ogóle z nas ma, mówi kardynał o narodzie, któremu się należy nasza praca, nasze zobowiązanie, nasza wdzięczność, nasz szacunek. To jest niesamowite. On to stosuje na różnych poziomach, społecznym, teologicznym. To w ogóle jest bardzo ciekawy wątek. Kardynał używa takich słów, na przykład wybujały indywidualizm, to właśnie w tym liście pasterskim o społecznej krucjacie, albo wynaturzony indywidualizm. Osoba była dla niego ważna, ale osoba czytana przez jej relacje z innymi osobami. Relacje w narodzie, relacje w rodzinie. Naród jako, można powiedzieć, taka rodzina rodzin. Pewnie by nam ktoś powiedział, że jakby wszystkich zbadać, to byłoby masę ludzi spokrewnionych, ileś wstecz pokoleń. I teraz zobowiązanie wobec tych wszystkich pokoleń, przyszłych, przeszłych, wobec narodu, w którym jesteśmy. A więc zobowiązanie znowu niezależne od uczucia. Tak? To nie jest tak, że wszyscy wiemy, tu już ksiądz profesor mówił, myślę, że to jeszcze będzie o tym mowa, naród w tym czasie, kiedy kardynał przeżywał, czy te 3 lata, czy inne sytuacje, nie był cudowną, wierzącą wspólnotą, bez wad, stającą murem za kardynałem i cudownie realizującą dekalog jakikolwiek. Tak, nie było tak. Kardynał nie ma wyidealizowanego obrazu narodu, co nie zmienia faktu, jaki to ma związek z uczuciami. Ten naród należy kochać miłością społeczną. Czyli mamy wobec niego zobowiązania. No jak się państwu podoba taka myśl? Małżeństwo, no wiadomo, że rozwód jest rzeczą nieszczęściem i złą, ale jak można myśleć o rozwodzie? Przecież to szkodzi narodowi. Jak wam się podoba taka argumentacja? Nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś z was myślał w ten sposób. No, ale myślimy dzisiaj z Wyszyńskim. Myślimy z Wyszyńskim, tak? Więc jest to niesamowite jego spojrzenie na siebie, na mnie, na was, jako osoby, których każdy wasz czyn, zachowanie, humor w autobusie, zaraz będę cytować, wpływa na naród. Nie wiem, czy rozumiemy. Waga osoby, kardynał niesamowicie widzi wagę, znaczenie zachowania się każdego z was dla narodu. To jest jakiś bardzo ciekawy kontekst. Ja, ksiądz biskup obiecał, że będzie mi pilnował czasu. Nieraz mam słabości w tej dziedzinie. Jak będę się rozgadam, zarzuty tutaj. Na przykład jest kapitalny, polecam wszystkim komentarz kardynała do Ojcze Nasz. I to jest też taki pewnego rodzaju obraz jego wizji miłości społecznej w kontekście tej modlitwy. Pisze oczywiście z szacunkiem o misjach, jeżdżeniu i tak dalej. Ale po co jeździć na Madagaskar? Wystarczy przejechać się na Pragę. Już w drodze człowiek się przekona, jak wąskie ma serce. Ojcze nasz. Nasz? Tak, ja wszystkich kocham oczywiście z wyjątkiem tej pani, która wsiada i zajmuje mi 2 miejsca w tramwaju, chociaż jej się jedno należy. I z tego wyjątkiem tego pana, który tak dziwnie na mnie spojrzał, a tamten mnie potrącił. We własnym domu chodzą ludzie koło siebie, powtarzając na różańcu trzymanym w kieszeni Ojcze nasz i coraz to kogoś słowem dobijają, jakiś samosąd popełniają, wieszają na szafocie. Doprawdy te słowa Ojcze nasz są warunkiem kultury ludzkości i człowieczeństwa. Czasami słyszy się, ja broń Boże nie o polityce, takie wielkie hasła obejmujące planetę i w ogóle, no. Kardynał Wyszyński mówi o mnie, o rodzinie i o narodzie. Te 3 stopnie odpowiedzialności. Tak? Zanim zaczniemy zbawiać świat, rozjrzyjmy się dookoła, tak cytując, myśląc z kardynałem. Pierwszym miejscem, którym się realizuje, ćwiczy, zdradza albo tworzy miłość społeczna, to będzie oczywiście miejsce pracy. Miejsce pracy. Ponieważ ono wpływa, w nim są zależności wzajemne nasze i ten stosunek wpływa też na rodzinę. Więc kardynał tu podkreśla, poczucie miłości społecznej realizuje się w codzienności. Tak? W codzienności. Niekoniecznie będziemy dzisiaj organizować powstanie. Tak? Powstania są, ja jestem od XIX wieku fanką, więc tak, ale
Chodzi o tą Pragę, o ten tramwaj, o tą pracę zawodową, o tą pogodę ducha na co dzień. Nic nie mówimy o uczuciach w ogóle, mówimy o miłości społecznej. O tą pogodę ducha na co dzień, o to realizowanie obowiązków, właśnie to nieodkładanie na później kolejnych rzeczy. O jakby ogarnianie, mówiąc językiem mojej siostrzenicy, rzeczywistości dookoła. Tak? W odpowiedzialności, że to, co ja robię, wpływa też na rodzinę i na naród. To, co tutaj mówił się z profesor, że ta kwestia przykładu, teologia przykładu. Kardynał był osobą szalenie praktyczną, co przy jego wykształceniu nie tak często się zdarza. I mówił wyraźnie, skąd brać przykłady dla miłości społecznej. Ponieważ miłość społeczna dotyczy odpowiedzialności za naród, za rodzinę i naród, należy patrzeć, jak Bóg naród prowadził. A więc szacunek do własnej historii, też rodziny i narodu, szacunek do własnej tradycji, szacunek do tego, co było. Kardynał zakładał, to są takie osoby dosyć dorosłe, kardynał zakładał, że wyrośliśmy z wieku młodzieżowego, gdzie wszyscy, którzy są starsi, są źli, a my jesteśmy biedni, wrażliwi i super. O tak mogę w skrócie powiedzieć, jak państwo wyglądają na pełnoletnich. Czyli nie patrzymy na innych jako na wrogów, jak on tutaj właśnie nazywa. Bo mówi, kiedy się modlimy za nieprzyjaciół, zacznijmy od tak zwanych małych nieprzyjaciół. Tak? Od nieprzyjaciół takich drobnych, takich codziennych, tych w domu, w pracy, w codzienności. Więc jakby zobaczyć najpierw, poćwiczyć u siebie dookoła tą sytuację. Mam od władzy 1,5 minuty, więc powiem jeszcze tylko 3 rzeczy. Jedna taka, kardynał uważał, że takim miejscem przykładu miłości społecznej będą zgromadzenia zakonne, które mają tą tradycję życia we wspólnocie i życia dla innych i ta mądrość może być przekazywana, dlatego bardzo zgromadzenia zakonne dbał. Wiemy wszyscy, że miał wielki szacunek do kobiet. Ja zawsze powtarzam, że mądrość Boża pozwoliła mi się urodzić dopiero jak kardynał Wyszyński wprowadził kobiety na teologię. Co zrobił jako absolutny wyjątek w ogóle. Uważał oczywiście, że naśladujemy Matkę Bożą, która rozważała Słowo Boże. I taki moment dla mnie ciekawy, to na zakończenie, takiej delikatności i jednocześnie pokory kardynała w tym myśleniu narodowym, społecznym. 68 rok, to naprawdę nie są czasy dzisiejsze. Kardynał w ramach tego, że Sobór Watykański II mówi o oikumene, o współpracy na danym miejscu różnych wyznań kościołów, o tej miłości społecznej też w kościele, kardynał zaprasza na mszę świętą, by kazanie mówił biskup luterański. Ja nie wiem, czy państwo czują, co to wtedy było. Tak, taka, no dzisiaj to tak. Ostatnio byłam na konferencji w Niemczech, gdzie o tym powiedziałam, wszyscy byli w szoku, niemożliwe. No jak niemożliwe, skoro on to zrobił? Tak? To jest fakt potwierdzony, można go sprawdzić. Czyli zobaczmy, zgoda też na miłość społeczną do osób, z którymi ja nie podzielam poglądów. Kardynał był katolikiem, jak to powiedzieć, no, totalnym, tak. Bez żadnych furtek i tak dalej. I on uważa, tak, miłość społeczna w kościele, zapraszamy biskupa luterańskiego. Oczywiście, no wiadomo, że oczekuje, że uszanuje miejsce i tradycje. Proszę bardzo, może mówić kazanie. Choć oczywiście najchętniej kardynał by uważał, że biskup luterański najlepiej, żeby został katolikiem, przyszedł na Jasną Górę. No to chyba wszyscy rozumiemy, prawda? Ale skoro tego nie robi, to spróbujmy żyć tak, jak się da. Ja już będę cicho. Bardzo serdecznie pani doktor dziękujemy. Użyła pani takiego wyrażenia, władza mi dała 1,5 minuty, a kardynał Wyszyński, tak jak zresztą my o tym wszyscy wiemy, głosił, że władza jest służbą, ja służąc całości. Po prostu i pani także. Postanowiłem ten maleńki gest zrobić. Właśnie także była uprzejmość, dzięki temu nie musiałam w kółko patrzeć na zegarek. To było bardzo miłe. Bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o to, myślę, z Wyszyńskim długo dyskutowaliśmy, bo były dwie szkoły. Jedna myśląc Wyszyńskim, a druga myśląc z Wyszyńskim. No i
przedyskutowaliśmy to i zostało, myśląc, z Wyszyńskim razem z kardynałem. No, pani doktor, myślę, że bardzo, bardzo interesujące wątki podjęła, no choćby ta relacja, rozumienie przez kardynała Stefana Wyszyńskiego miłości. Pani położyła nacisk na zobowiązaniu, wierność przyjętym obowiązkom, prawda? I później te dwa wymiary, co przynajmniej w nauce społecznej Kościoła się nazywa wymiarem mikromiłości, czyli relacje interpersonalne w rodzinie i tak dalej, wymiarem makromiłości, prawda? To jest troska o dobro wspólne. Kardynał Wyszyński mówił także w swoich wystąpieniach, niektórych sobie przypominam, o miłości politycznej. Mówił o miłości państwa, że państwo powinno kierować się w swoich różnych agendach także miłością. Prawda? Czyli to jest ten wymiar makro, prawda? No i później bardzo, bardzo piękne takie określenie, że miłość wedle jego nauczania jest cierpliwa, czy powinna być cierpliwa wobec uczuć, pasji, prawda? Natomiast z drugiej strony wiemy, psychologia nam mówi, że pasje i uczucia są wielką siłą, prawda? Dla człowieka, która go motywuje i sprawia, że to, co przyjmie intelektem, później potrafi i chce, potrafi przede wszystkim zamienić na konkretne czyny. Ale bardzo serdecznie dziękujemy pani doktor za inspirujące wątki, które pani podjęła. I teraz prosimy serdecznie pana dyrektora Muzeum MT514, Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego o zabranie głosu. Prosimy bardzo. Zdarzyłem się wziąć dzisiaj udział tylko i wyłącznie z urzędu, jaki sprawuję. Ale ta przygoda z prymasem Wyszyńskim od 4 lat, którą mam, budując Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego w Wilanowie, które od razu mogę powiedzieć, będzie otwarte dla wszystkich 29 lutego w sobotę, prawie za następną sobotę, nie w tą, i zapraszam was wszystkich. I z tej perspektywy budowania tej instytucji chciałbym wam opowiedzieć kilka rzeczy. MT514, wy jesteście światłem świata. Oczywiście taka instytucja jak Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego, nazwa w internecie nie istnieje, nie ma racji bytu, żeby istniała. Ponieważ to nie jest rodzaj komunikacji, jest za długa. Po drugie, każdy z was powiedziałby ją zupełnie inaczej. Muzeum Jana Pawła II i prymasa Stefana, kardynała Wyszyńskiego i prymasa tysiąclecia, i każdy znalazłby swoją nazwę. I przyniesiono nam tą nazwę MT514. Wy jesteście światłem świata. Dlatego, że oni byli światłem świata wtedy, w swoim czasie. A ci, którzy zwiedzają muzeum, są zobowiązani do świadczenia o tym świetle, ponieważ poznali już tą historię tego światła. I teraz w gruncie rzeczy po tych dwóch wykładach to nie wiem, czy coś mam do powiedzenia więcej, ale kiedyś studiowałem filologię klasyczną i zawsze staram się wrócić do źródła, czyli zastanawiam się, gdzie jest źródło tej miłości u Wyszyńskiego i co to jest za miłość. I chciałbym wam zwrócić uwagę na to, że Wyszyński w Warszawie i w Polsce jest Piotrem, jest rybakiem. Oczywiście mieliśmy taki komfort w Polsce, że mieliśmy Jana Pawła II i mieliśmy własnego, prywatnego rybaka. Ale to już się nawet teraz skończyło. I on jako biskup jest dla mnie jako Piotr. I tworząc muzeum, nie mogłem uciec od tego, że jest trzeci bohater tej historii. I jest to Chrystus. Po prostu. I dzisiaj, przygotowywując to wystąpienie, na nieszczęście albo szczęście, przeczytałem dzisiejszą Ewangelię z dnia. I wam przeczytam. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wioski pod Cezareją Filipową. W drodze pytał uczniów: za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza,
jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, aby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swoich uczniów, zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. No i dla mnie, myśląc razem z Wyszyńskim i myśląc o Wyszyńskim, to, co jest fenomenem Wyszyńskiego od początku, od bardzo młodego powołania, to to, że on nie myślał po ludzku, tylko myślał po Bożemu. I teraz ta miara tego myślenia wewnętrznego po Bożemu jest miarą jego wszystkich dalszych decyzji. Ale żeby nie było tak luksusowo, dzisiaj spotkanie mamy Czas to miłość i mamy tutaj problem, bo tak jak już zostało powiedziane, no wiele znamy miłości i różne rodzaje. Może trochę po polsku jesteśmy ubodzy w słowach, jeżeli chodzi o miłość. Bo jeżeli matka kocha swoją córkę, to mówi: kocham cię, i mówi matka do swojego syna: kocham cię, i do swojego męża mówi: kocham cię, i dziewczyna mówi do swojego chłopaka: kocham cię, i ja mówię do babci, że ją kocham. I tych miłości jest tyle rodzajów, a wszędzie używam jednego słowa. I tutaj wracam znowu do mojej filologicznej zabawy. Spróbuję zdefiniować w ogóle, o jakiej miłości my mówimy. I w gruncie rzeczy po grecku w Ewangelii jest kilka rodzajów miłości. Ja tutaj odważyłem się przy profesorze Chrostowskim wziąć słownik, żeby nie popełnić za dużo błędów, ale proszę w razie czego o poprawę. I zostańmy tylko na dwóch, na agapę i filo. Agapę wszyscy znamy z hymnu do miłości. Nie będziesz mówił, znaczy miłość cierpliwa, jest łaskawa, jest miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, współweseli się z prawdy, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Miłość wszystko przetrzyma. No i jest też filo, czyli taka przyjaźń. Jeżeli my mamy Piotra u siebie w Warszawie, a dla mnie Wyszyński jest takim Piotrem w Warszawie, to... I żeby nie było wszystko perfekcyjnie i żeby prymas za szybko nie wszedł na ten ołtarz beatyfikacyjny i swojej świętości i że ma jeszcze jakieś swoje zadziory, to przeczytam wam drugi fragment z Ewangelii świętego Jana, który mówi o miłości i przeczytam w formie greckiej, ale nie po grecku, tylko chodzi w formie kalimiedź buta. I to jest oczywiście, kiedy Chrystus pyta się Piotra, czy go kocha. Gdy więc zjedli śniadanie, mówi Szymonowi Piotrowi Jezus: Szymonie, synu Jana. I tu jest agape me, agapaisme, więcej od tych. Mówi mu: tak, Panie, ty wiesz, że filose. I będzie tak jeszcze raz. I znowu Chrystus się Piotra pyta: agape me? A Piotr mu: filose. I trzeci raz, mówi mu trzeci raz: Szymonie Jana, fileisme, jesteś moim przyjacielem. Zmienia formę. I Piotr mu odpowiada wtedy: Panie, ty wszystko wiesz, ty dobrze wiesz. Tak, jestem twoim przyjacielem. On nie wraca do agape. Czyli Piotr staje naprzeciwko Chrystusa
I to jest pewna uczciwość Piotra, że Piotr jest człowiekiem, który stając przed Chrystusem mówi: nie mogę Cię kochać taką miłością, jaką Ty mnie kochasz. Jestem Twoim przyjacielem. I wracamy myśląc do prymasa Wyszyńskiego. Wiele razy przygotowując materiały, w tym notatniku w kalendarzu, miałem możliwość też oglądać i czytać i w promemoria. Są zdania, które... Wiem, mam kończyć. Są zdania, które prymasa nie beatyfikują, bo są emocjonalne, są oceniające, ale ze względu na te filo się w ogóle nie martwię, bo on jest uczciwy w tej swojej ekspresji ludzkiej. Ale jedno zdanie jest, które go beatyfikuje. Według mnie to jest to, które zostało napisane 24 grudnia w Stoczku. Nie zmuszą mnie niczym, abym ich nienawidził. I odważam się powiedzieć, że to jest zdanie, które beatyfikuje. Czyli on nie wie, że zaraz go zabiją, co z nim zrobią. Nie idzie w żadnym innym kierunku jakiegoś sukcesu. Jest uczciwy względem siebie. I jeszcze poproszę o dodatkową minutę. Z jednego powodu. Kilka cytatów po to, żeby coś ukonstytuować. Byłem dzieckiem wychowanym na obrazkach z historii Polski. Była to jedyna polska książeczka dla dzieci w mojej nadburzańskiej wiosce. Ojciec mój w długie, ciemne wieczory, gdy już nie było obaw, że przyjdzie ktoś obcy, wyciągał tę książeczkę z ukrycia i uczył mnie na niej historii Polski. Czyli dziecko, które jest wychowane troszeczkę w lęku, w strachu, w tajemnicy, że coś polskiego jest. Pewnie potrzebny byłby terapeuta. Gdy miałem lat 9 zaledwie, Bóg zapragnął powołać do siebie moją matkę. Pamiętam te trudne przeżycia w dzień zaduszny, gdy odbywał się pogrzeb. Była nas wtedy piątka osieroconych dzieci. Klęczeliśmy za trumną i płakaliśmy, bo to była jedyna broń, którą ma dziecko. Następna terapia. W tej świątyni w Andrzejowie kształtowało się i rozwijało i dochodziło do świadomości moje powołanie kapłańskie. Tutaj postanowiłem, że pójdę do seminarium. To jest ta sama świątynia, w której chował matkę. Jeszcze chwilę. Jak to nazwać? Nieposłuszeństwo, ale ksiądz kardynał to zna w moim wydaniu. To jest taki soft terroryzm. No prawie. Dobrze, to skrócę. No i ponieważ on nie miał idealnego dzieciństwa i no, nie pieściło go życie i wchodzi do tego seminarium. No i w 24 roku na rekolekcjach przed seminarium, zanim mamy to ABC miłości, mamy Timae Te Deum. 10 punktów jego kapłaństwa. Mów mało, żyj bez hałasu, cisza. Czyń wiele, lecz bez gorączki, spokojnie. Pracuj systematycznie. Unikaj marzycielstwa. Nie myśl o przyszłości, to rzecz Boga. Nie trać czasu, gdy On do Ciebie nie należy. Życie jest celowe, a więc i każda w nim chwila. We wszystkim wzbudzaj dobrą intencję. Módl się często wśród pracy. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Szanuj każdego, gdyż jesteś odeń gorszy. Bóg pysznym się sprzeciwia. Wszelką mocą strzeż swojego serca, ponieważ z niego wypływa życie. I ostatnie. 10. Miłosierdzie Boże na wieki wychwalał będę, a tego miłosierdzia jeszcze wtedy nie mieliśmy objawionego. Dziękujemy. No widzicie Państwo, rzeczywiście wybiła godzina laikatu. Świeccy się biskupów nie słuchają po prostu. Tylko tak delikatnie dotykają i swoje robią. Ale bardzo dziękujemy. 29 lutego, otwarcie muzeum. To jest bardzo ważna kwestia.
Później pan dyrektor podjął temat źródła miłości u kardynała Wyszyńskiego. No i ta dzisiejsza Ewangelia rzeczywiście jest bardzo wymowna. Zresztą później hymn o miłości, żeśmy odmawiali dzisiaj w Nieszporach także, prawda? Natomiast kojarzę sobie to ten dialog z apostołami i ze świętym Piotrem i później reprymenda, jaką otrzymał Piotr, ze słowami kardynała Wyszyńskiego, który powiedział, pani Iwona potwierdzi, zresztą wszyscy znamy te słowa, całe moje życie było jednym wielkim piątkiem. Czyli on się nie bał trudu, a miał przykład, ponieważ autentyczna wiara w Boga, który jest miłością i najdoskonalej swoją miłość okazał w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który wziął na siebie wszystkie nasze słabości i grzechy, umarł, został umęczony, zabity, zmartwychwstał, po prostu stawał się naśladowcą. Prawda? Nie bał się być darem dla drugiego człowieka i dla całego Kościoła i dla całego narodu. Tak to rozumiem i na to Pan nam zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękujemy. O tych różnych rodzajach miłości też kardynał miał takie jedno, sobie przypominam też jedno określenie, mówił o ładzie miłości. Często używał tego określenia. Musi być ład miłości także. Bardzo dziękujemy panie dyrektorze Marcinie. Proszę państwa, drodzy kapłani, chciałem powiedzieć, księże profesorze, pani doktor, księże dyrektorze, jeżeli byście chcieli... A, no właśnie. W kapłaństwie powszechnym uczestniczy, także słuchajcie. A my mamy z kapłaństwem naszym hierarchicznym służyć wam. Słuchajcie, jeżeli byście chcieli... A wiecie, jak po grecku jest starzec? Presbiteros, no bądźcie rzecz. Słuchajcie, jakbyście chcieli nawiązać kontakt, zareagować na to, co inni powiedzieli przy tym stole, to bardzo serdecznie proszę. Natomiast jeżeli nie, no to oddamy głos państwu. Będziecie zadawać pytania, czy dzielić się. Bardzo proszę o to krótkimi refleksjami. Proszę bardzo, księży dyrektor. Nie, ale teraz mówię, czy jeżeli byście... jeszcze chcieli coś dopowiedzieć, to proszę bardzo. To znaczy myślę, że dobrze będzie oddać głos państwu, bo tutaj wzajemnie żeśmy się tak czy inaczej uzupełniali. Nie słyszę innych głosów wśród panelistów. W związku z tym oddajemy głos państwu. Proszę bardzo mikrofon i o zadawanie pytań. Dobrze byłoby, gdyby się ktoś, kto się zgłosi, przedstawił, byśmy wiedzieli, kto zadaje pytanie, czy dzieli się refleksją. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam. Erwina Tączew. Ja mam pytanie. Erwina. Ja mam pytanie do pani doktor Moniki Waluś. Prymas Tysiąclecia głosił, że niekaralność kobiet za zbrodnie aborcji jest niedopuszczalna. I mam takie pytanie, ponieważ współczesny Episkopat Polski wezwał oficjalnie polityków do zabezpieczenia niekaralności kobiet za aborcję. I chciałam się zapytać, który z tych dwóch przeciwstawnych apeli realizuje najdokładniej społeczna krucjata miłości i dlaczego? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o odpowiedź. Już nie będziemy czekać trzech pytań, tylko może od razu rzeczywiście. To pytanie, myślę, że tutaj pani zadając ukazuje nam jeszcze szerszy kontekst. To jest zawsze pytanie, na ile święci ludzie w każdej kwestii, której się wypowiadali, mają rację i na ile są nieomylni w każdych czasach. Historia Kościoła uczy nas, że świętość nie oznacza, że każdy, to zresztą co tutaj mówił pan dyrektor, świętość nie oznacza, że każde zdanie osoby świętej no jest zdaniem, jak to powiedzieć, objawionym. Tak? Czyli na przykład mamy świętych niewątpliwie maryjnych wielkich, którzy uważali, że niepokalanego poczęcia nie było. Nie przeczy to w ogóle ich świętości. Tak? Po prostu Kościół wtedy jeszcze takiej nauki nie zdefiniował. Więc jakby pierwsza rzecz jest taka, to co tu już pan dyrektor słusznie wskazał, nie wszystko, czy nie każde wyrażenie, czy nie każde spojrzenie, które mogło być dla kardynała zrozumiałe i logiczne, czy było jakąś konsekwencją,
to, że z jakimś zdaniem ktoś mógłby się nie zgadzać w jakimś jego rozwiązaniem, zwłaszcza społecznym czy politycznym, nie podważa to w niczym w ogóle jego świętości. Tak? To jest pierwsza rzecz. Badanie świętości danej osoby Kościół nie rozpoczyna od tego, że bada każde zdanie czy rozwiązanie, bo to byśmy tutaj musieli no, dojść do pewnych takich kwestii. Co, jak jest z karalnością kobiet? No, wtedy pojawia się na przykład pytanie, ja w tej chwili jestem do Państwa prosto z walizką z konferencji z Kazimierza Biskupiego, gdzie właśnie była coroczna konferencja na tematy moralne i też zawsze jest na temat obrony życia. No i właśnie był dokładnie ten temat dyskutowany, tak? Czy wtedy każemy kobietę, która została sama z tak trudną sytuacją i sobie nie radzi w tak dramatyczny sposób, czy też szukamy ojca może, a może sprawdzamy otoczenie? No wchodzimy w bardzo grząski nurt, tak? Bo to kobieta taka, jest to osoba przede wszystkim, w ramach myślę też społecznej krucjaty, której najpierw należałaby się pomóc. Tak, jeżeli jakaś osoba jest w tak dramatycznej sytuacji, no ja sama mam dzieci rodzone, przysposobione i adoptowane. I myślę, że ja nie byłam w tak dramatycznych sytuacjach nigdy w życiu, więc jakby moją rzeczą byłoby pomagać, wspierać, ułatwiać, tak jak siostry mają okna życia, siostry mają domy dla dzieci. To jest, myślę, ta społeczna krucjata, która tak samo powiedzmy szczerze, no nie karze się więzieniem odratowanego samobójcy na przykład, tak? Myślę, że etycy i moraliści by to jeszcze dłużej rozwinęli nam tutaj dużo lepiej, nie mamy tyle czasu. Natomiast no jakby to jest, zresztą Jan Paweł II mówił bardzo wyraźnie przynajmniej 2 czy 3 razy, jeżeli zachodzi tak dramatyczna, straszna sytuacja, nie można mówić tutaj o winie jednej osoby w tej sytuacji, tak? To jest właśnie typowy grzech społeczny, bądźmy szczerzy. Można mieć pytanie do pani, ponieważ tutaj pani doktor odpowiedziała na to pytanie, biorąc za dobrą monetę to, co pani przedstawiła. Gdzie, kiedy, w jakich okolicznościach ksiądz kardynał Wyszyński tak właśnie sprawę przedstawił? Jeśli dobrze pamiętam, to był chyba list Episkopatu z 1952 roku. Jeżeli by pozwolił ksiądz, ja bym wymieniła oczywiście te informacje z księdzem na przykład mailowo. No dobrze, no pod warunkiem, że pani dobrze pamięta, to był rok 1952. Drugi. No właśnie. Natomiast pani Elwina nawiązała do społecznej krucjaty miłości. Otóż w społecznej krucjacie miłości ani w 12 punktach, ani w ABC społecznej krucjaty miłości niczego o karalności kobiet, które dokonały aborcji nie ma, ani jakichkolwiek innych osób. W liście na Wielki Post 67 roku w drugim punkcie ksiądz prymas mówi o świętości życia, ale nie ma mowy o żadnej karalności. W swoim stylu mówi: nie zamykajcie progów waszego domu przed najwspanialszym darem Ojca wszelkiego życia, przed nowym życiem, przed dziecięciem, i to rozwija. Ale o karalności nie ma. Także nie wiem, skąd pani wzięła tę informację. Ja ze swej strony tylko chciałam powiedzieć, że myślę, że będzie bardzo w duchu społecznej krucjaty i myśleniem z kardynałem Wyszyńskim, jeżeli każda z osób, która jest za karaniem tych kobiet, zaadoptuje przynajmniej jedno dziecko. Co serdecznie zalecam, jako osoba, która ma swoje dzieci i zaadoptowała dziecko. Myślę, że każdy, kto jest przeciwko aborcji i kto widzi ten dramat, najlepiej uczyni, adoptując przynajmniej jedno dziecko. Bardzo dziękujemy. Następne pytanie. Pan redaktor. Grzegorz Polak. Ja uwielbiam panią Monikę Waluś słuchać, ale chciałbym takie małe uzupełnienie. Ono świadczy o tym, jak prymas Wyszyński, jaką był postacią niezwykłą, rewolucyjną, rewelacyjną. I tak tytułem uzupełnienia, to nie był 68 rok, tylko 67. Biskup luterański nazywał się Zygmunt Michelis i to nie był jednorazowy występ, tylko prymas Wyszyński po prostu udzielił zezwolenia kaznodziejom z innych kościołów przemawiać podczas mszy świętej. To jest nawet niezgodne teraz z obecną praktyką watykańską, dyrektorium ekumenicznego. I mamy taką sytuację, że w kościele świętego Marcina
duchowny innego wyznania wygłasza homilę podczas mszy, a już w diecezji warszawsko-praskiej u świętego Floriana wygłasza homilię podczas nabożeństwa Słowa Bożego. Natomiast jeszcze większą rewelacją, Pani Moniko, było to, że temu biskupowi prymas pozwolił odprawiać nabożeństwa luterańskie w kościele świętego Marcina. O takim przypadku nie słyszałem w tamtych czasach. Teraz to się już zdarza. Bardzo dziękuję. A to jakie czasy były? Który to 67. 67. Tak. Bardzo dziękujemy za rozwinięcie myśli. Nie trzeba mnie uwielbiać, żeby coś uzupełniać, chciałam Państwu powiedzieć. Państwo nie muszą się posuwać aż do takich wyznań. Spokojnie możemy się uzupełniać bez aż takich uczuć. Zwłaszcza kiedy mówimy o Wyszyńskim. Ja podałam dlatego tę datę, że ona jest zanotowana w rocznikach teologiczno-ekumenicznych KUL. Słyszałam dwie. Przyznaję, nie było mnie wtedy na tym nabożeństwie z wielu powodów. Dopiero byłam w stanie, jakby to powiedzieć, samodzielnego chodzenia. Więc jakby przyznaję, słyszałam dwie daty i widziałam obie daty w artykułach. Także chętnie bym właśnie miała jakieś źródło, które by tak radykalnie weryfikowało, bo byłoby uroczo, bo ja potrzebuję do przypisu, do potem wytłumaczę do czego. Dobrze. Wracając do tego, tak, jest to praktyka, która się utrzymała. Notabene słyszałam bardzo ciekawe dyskusje różnych księży, że właściwie tutaj kardynał Wyszyński powoływał się na jakieś upoważnienie z Watykanu, ale chyba nikt go nigdy nie widział, albo przynajmniej nie umie go pokazać. Myślę, że określenie, że prymas był Piotrem Warszawy, czy niekoronowanym królem Polski, jak niektórzy mówią, tutaj być może nie jest wcale takie pozbawione. Znaczy, myślę, że są takie właśnie subtelności w zachowaniu kardynała, który dokonywał jakiejś decyzji w swoim poczuciu właśnie, czy społecznej miłości, czy rozeznania sytuacji, i uważał, że ma prawo to zrobić, tak? Nie wnikając, czy jest to zgodne, czy niezgodne z jakimś dokumentem. Po prostu takie miał wyczucie. Bardzo dziękujemy. Prosimy o dalsze głosy. Proszę się przedstawić. Pan. Ach, tutaj młodzież. Szczęść Boże, Konrad Smuniewski. Konrad. Chciałbym Państwu powiedzieć, że nie wszyscy znają taką książkę, Miłość i Sprawiedliwość Społeczna. Fenomenalne dzieło, jeszcze nie kardynała Wyszyńskiego, jeszcze księdza Wyszyńskiego. Skoro nawet tytułem nawiązuje tutaj do spotkania naszego, to warto o niej wspomnieć. Jest to książka, która ma 430 stron i na jej łamach opisuje Wyszyński wszystko to, o czym dzisiaj rozmawiamy. Przede wszystkim miłość człowieka do narodu, do rodziny. Wszystkich relacji, które doświadczamy w naszym życiu, także związków zawodowych, ponieważ z nimi współpracował, a także wszystkich innych możliwych tutaj relacji, które między nami są jako ludźmi. Skupiał się również na tym, jak ważne w okresie zagrożeń, ideologii, które spokojnie możemy określać jako totalitarne, jest to, żeby odwoływać się do jedności narodowej. I to dlatego tak wiele poświęcał stron, gdzie zapisywał słowo naród, odmieniając przez wszystkie przypadki możliwe. I myślę, że warto byłoby, gdybyśmy tutaj wszyscy zebrani, myśląc Wyszyńskim, zerknęli chociaż na chwilę do tej książki, która niewątpliwie jest takim zbiorem wszystkich nauk, które jeszcze zanim został kardynałem zebrał, mając świeże doświadczenia wojenne, bo to pisał podczas wojny również, doświadczenia młodości. I właśnie to jest książka, muszę szczerze przyznać, która otworzyła mi oczy jako młodemu człowiekowi na społeczny katolicyzm, a także na myślenie w narodowych kategoriach. Właśnie tutaj pani doktor mówiła, kto tak myśli. No, mogę powiedzieć szczerze, że ja tak myślę w narodowy sposób, dlatego że przeczytałem jeszcze księdza Wyszyńskiego, który w taki sposób artykułował swoje myśli. Wiele pięknych słów tutaj padło, wiele wspomnień. Chciałbym jedną jeszcze przytoczyć historię, którą przypominał kardynał Wyszyński. Ona jest zapisana w zbiorze
do rolników to były mowy. Kiedy przyjechał pewien rolnik z pewnej wsi do miasta, żeby sprzedać ogórki, które zebrał z pola, nie udało mu się tego zrobić. Nikt nie chciał ich kupić. Fatalna pogoda czy coś takiego może się zdarzyło. Wjechał w bramę, gdzie dzieci bawiły się, pewnie były głodne. Rozdał wszystko, co miał i powiedział, że Pan Bóg i tak mu wynagrodzi, innym razem sprzeda, przynajmniej dzieci się ucieszą. Bardzo Państwu dziękuję. Również dziękujemy. Pan dyrektor. Świetna książka, tak polecam, jeżeli ktoś przebrnie przez te 400 stron i ma, no to może dobra lektura na Wielki Post, ale użył Pan słowa naród i tutaj warto było, chciałbym zwrócić nam wszystkim tutaj uwagę na to słowo naród i też odpowiedzialność za naród i tutaj wcześniej się to pojawiało. I żebyśmy pamiętali, co tak naprawdę prymas Wyszyński definiuje w słowie naród, odmieniane przez te wszystkie przypadki w tej książce, też między innymi. Tam mianowicie naród i ta definicja pada na Placu Zwycięstwa w 79 roku w czerwcu, kiedy Jan Paweł II mówi wszystko, co Polskę stanowi, skąd pochodzą te słowa. Tak zaczyna się akt milenijny, który ty, prymasie, wraz z episkopatem złożyłeś na Jasnej Górze. Czyli to jest wszystko, co Polskę stanowi. Dlatego prymas ma prawo używać ten słowo naród, ponieważ ono obejmuje wszystko i wszystkie inne rzeczy, które z nami w tym czasie były, w historycznym czasie przeszłym. Pani doktor jeszcze chciała odpowiedzieć na refleksję. Myślę, że w koncepcji narodu myśli wielu z nas, pan cieszę się, że też. Ja pytałam konkretnie o tą argumentację prymasa, kiedy on mówi, że nie należy dopuszczać myśli o rozwodzie, ponieważ rozwód będzie szkodził narodowi. I ten wątek wydał mi się taki bardzo oryginalny, dlatego że myślę, że ludzie myślący o rozwodzie dobrze, jeśli myślą o dzieciach, a o narodzie to chyba jednak, przepraszam, dość rzadko. Tak? I stąd było to moje pytanie. Natomiast też od strony narodu, dla prymasa było to bardzo poczucie dziedzictwa narodowego istotne. Też na przykład, kiedy mówił o czerpaniu z autorów, o szacunku do teologii, o szacunku do naszej tradycji. Ja takie zdanie pozwoliłam sobie w swojej książce użyć jako motto tej mojej książki. Zdanie prymasa, które wydaje mi się szalenie ważne. Jestem dziś usposobiony słusznie zaściankowo, powiedział podczas Kongresu Teologów Polskich. Jestem dziś słusznie usposobiony zaściankowo. Chodzi mi o teologię pisaną pod kątem polskich odbiorców. My ciągle przedstawiamy albo cytujemy obce książki. Nam potrzeba mniej cytat z literatury obcej, a więcej analizy polskiej duchowości religijnej. To zdanie mi się wydaje dalej aktualne. Też pisząc właśnie książkę dokładnie, bo tam zaleca badanie polskiej duchowości maryjnej, dlatego zrobiłam sobie tą przyjemność, że napisałam książkę pod kątem tego i innych paru zdań kardynała Wyszyńskiego. To myślenie o narodzie ma u niego bardzo głębokie konotacje. Tak? Naprawdę, to trzeba naprawdę bardzo, tak jak tu pan dyrektor mówi, to naprawdę jest poważne zdanie. Ksiądz profesor prosi o głos. Tu kiedy weszliśmy w obszar narodu, to myślę, że powinniśmy strzec się grzechu ahistoryczności. Rozmawiamy na ten temat w roku 2020 zasadniczo innych realiach, Unia Europejska i cała ta integracja świata, z jaką mamy do czynienia. Natomiast ksiądz prymas był dotknięty dramatem II wojny światowej. Miał świadomość, że zginęło 6 milionów obywateli polskich, w tym 3 miliony Polaków i 3 miliony obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Polska została przesunięta na zachód, utraciliśmy kresy. Słowo naród znaczyło wtedy
coś znacznie więcej niż znaczy dzisiaj. Ksiądz prymas myślał w ten sposób, myślał o ocaleniu tego, co można było ocalić. Została zniszczona kultura, został zniszczony dorobek wielu pokoleń. Było to, o czym już mówiliśmy, kalectwo, krew, przemoc, krzywda. Wszystko to trzeba było leczyć rany, trzeba było odbudowywać. Warszawa w całości zniszczona, prawda, po powstaniu warszawskim miasta rozmaite na terenie Polski, integrować tak zwane ziemie zachodnie i północne. Słowo naród było niezbędne. Co można było wtedy mówić? Społeczeństwo, wspólnota, kolektyw? Nie mam pojęcia. Dzisiaj patrzymy na to słowo dość podejrzliwie, dlatego że tę podejrzliwość nosimy w sobie, albo ona została nam nasączona. Nasączyliśmy się ze środków masowego przekazu, zwłaszcza tych, które słowa naród nie znoszą. I wobec tego wstydzimy się, tak jak gdybyśmy nie byli pozbawieni przynależności do narodu. Ale z kardynałem Wyszyńskim było inaczej. Dlatego chodzi nie tylko o to, żeby go lepiej zrozumieć. Chodzi również o to, żebyśmy nie podcinali tych korzeni, z których wyrośliśmy. No właśnie, nawiązując jeszcze do pana słów, sprawiedliwość i miłość, to nie tylko ta książka, ale w wielu jego wystąpieniach, w listach, w kazaniach, on podejmuje ten temat, mówiąc, że sama sprawiedliwość jest niewystarczająca, powinna być ubogacona miłością. Natomiast bardzo ciekawe są rozważania o Bogu, który jest jednocześnie sprawiedliwy i jest miłością. I on rzeczywiście, przypominam sobie o tym, natomiast jeśli chodzi o naród, no to proszę państwa, przede wszystkim kardynał, właśnie ksiądz profesor mówił o tym, że nie wolno podchodzić ahistorycznie, czyli to jest prawda. Natomiast przede wszystkim podkreślał tożsamość kulturową naszej narodowej zbiorowości, czyli naszego narodu, prawda? A więc i język, i zwyczaje, i styl religijności. Mówi, żebyśmy się tego nigdy nie wstydzili po prostu, nie popadali w kompleksy. Ale z drugiej strony są też teksty, które mówią, kiedy ja mówię o narodzie, to żebyście nigdy nie rozumieli, że ja jestem, nacjonalistą, prawda? Nie? Ja jestem otwarty także na coś nowego. Przypominam sobie takie teksty i rzeczywiście to jest aktualne do dzisiaj, prawda? Jeżeli można, ksiądz biskup pozwoli, ja to uzupełnię tę swoją wypowiedź słowami kardynała Wyszyńskiego, które tutaj pani doktor pomogła, bo przyniosła ze sobą książeczkę Ojcze Nasz. Kardynał rozważa Ojcze Nasz, ale proszę posłuchać fragmentu. W Rzymie, Evangelicum, na wykładach ojca Gille było 6 Murzynów i reszta jak w wieży Babel. Anglicy, Francuzi, Holendrzy i inni, 40 osób z 30 narodów. Murzyni siedzieli na samym końcu. Obok nich było jedno miejsce wolne, bo nikt nie chciał przy nich usiąść. Wreszcie ja usiadłem. Przychodzili do mnie ci i owi z zapytaniem, co ty robisz? Po co tam siedzisz? Mówię, bo nikt nie chce tam siedzieć. Słaby motyw, powiada jakiś Francuz. Mówię mu, to idź usiądź. Oczywiście nie usiadł. Ojciec Gille mówił strasznie mądre rzeczy. Kiedyś na korytarzu powiedziałem mu, ojcze, niech ojciec tak przemówi do swoich słuchaczy, aby wszyscy zechcieli usiąść przy tych murzynach. Na to ojciec Gille, który trochę umiał po polsku, Polaki zawsze walczą za naszą wolność i waszą. Pojechałem stamtąd do Paryża, a murzyni zostali sami. Oto pojęcie narodu w ujęciu kardynała Wyszyńskiego. Księże profesorze, ale my podczas rzymskich studiów nie stroniliśmy od murzynów. No ja nawet siedziałem przez długie lata, to nie, ale kilka lat z Nigeryjczykiem i nawet muszę wam powiedzieć, że pomógł mi dobrze zdać egzamin z matematyki. Proszę bardzo. Jak to było z tym kanalnością? Za aborcję. Otóż proszę panią, po wojnie w Polsce Ludowej obowiązywał kodeks karny profesora Makarewicza ze Lwowa.
profesor Makarewicz ze Lwowa był liberalnym takim prawnikiem i sanacja przyjęła ten właśnie kodeks karny. I tutaj w tych paragrafach o zabójstwach mówi się o zabójstwie z premedytacją, tak pisze profesor Makarewicz, o zabójstwie nieumyślnym i o zabójstwie w afekcie. I jeszcze mówi o tym, że przerwanie ciąży w zasadzie jest zabójstwem, ale nie musi być karane. Ja to mówię tak w skrócie. To znaczy, że jeżeli były jakieś powody psychiczne u kobiety, to lekarz nie będzie karany, ani ta osoba, za dokonanie aborcji. Ale proszę zwrócić uwagę, że prawo państwowe, które obowiązywało w Polsce Ludowej, opierało się o właśnie kodeks Makarewicza i przerywanie ciąży nie było prawem. Natomiast komuniści uczynili z tego prawo i przeciwko temu prawu protestował episkopat i właściwie my też protestujemy. Następna sprawa to jest jeszcze jeden problem, mianowicie rodzina. Bo człowiek swoje wychowanie społeczne, króciutko powiem, nie zawdzięcza środowisku pracy, ale przede wszystkim, powtarzam, przede wszystkim rodzinie. To rodzina uczy człowieka zachowań społecznych poprzez swój przykład, przykład rodziców. I w związku z czym istnieje związek, który podkreśla prymas Wyszyński, między rodziną a narodem. Dobra rodzina wychowuje w poczuciu obowiązku, ale motywowanym religią i historią, która istnieje w polskich rodzinach. Bardzo w związku dziękujemy, z proszę czym, pana, dajmy szansę już kończę. Innym. Dajmy szansę tak, innym ale także. Już kończę. I w związku z czym, jako nauczyciel szkół średnich, zawsze w dzieciach widziałem ich rodziców. I kiedy zmieniałem kilka razy pracę, to moi współpracownicy byli świadkami po prostu wychowania ich w rodzinie. Mówię o tym, bo jest rodzina polska chora, wychowując właśnie tylko w obowiązkach, nie tłumacząc to jak komuniści. Dlaczego są takie obowiązki? I wychowuje utylitarnie. I dlatego jesteśmy tak w takim bardzo trudnym położeniu. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy panu. Prosimy o kolejne pytania, ale naprawdę apeluję, kochanie, żeby nie było koreferatów. O miłość apeluję, to mi podpowiada taką praktyczną miłość. Podpowiada mi dyrektor, słusznie. Proszę bardzo, niech pan się przedstawi, proszę pana. Stanisław Janiec, nauczyciel emerytowany WKSW. 28 grudnia 1975 roku byłem jako młody asystent na Eucharystii, gdzie było poświęcenie tablicy ku czci Wincentego Witosa w katedrze. Tego dokonywał kardynał Stefan Wyszyński, kardynał Karol Wojtyła oraz biskup Tarnowski. I tam wygłosił to a propos miłości społecznej. Kardynał Stefan Wyszyński wygłosił przepiękną homilię, w której była przeniknięta niezwykłą miłością do wsi polskiej. I to się jakoś właśnie łączy z tą miłością społeczną. I teraz bardzo jestem wdzięczny jako syn polskiej wsi, że Kuria Metropolitalna Warszawska w 1984 roku wydała fragmenty przemówień i homilii, w których była przedmiotem była polska wieś. I
w związku z tym mam pytanie, czy skąd się brała ta tradycja właśnie u prymasa miłości do polskiej wsi? Następnie, co uczynić, i to jest bardzo ważne, żeby teraz przed beatyfikacją te wypowiedzi pełne miłości do polskiej wsi dotarły do polskiej wsi. Ponieważ myślę, że to jest jedyne wydawnictwo, które ja tutaj mówię, z tej dziedziny, nie rzucim ziemi, wydane przez kurię. Natomiast no, coś by należało uczynić, żeby polscy rolnicy, żeby polscy mieszkańcy wsi dowiedzieli się głębiej, wszyscy, większość, jak prymas kochał wieś. Dziękujemy. Czy ktoś z panelistów pragnie odpowiedzieć panu krótką refleksją? Tak, ja myślę, że proszę bardzo, księże profesorze. Przecież ksiądz kardynał Wyszyński urodził się na wsi, pochodził ze wsi, tam było jego dzieciństwo, wspominał je zawsze z wielkim wzruszeniem. I proszę państwa, jeżeli chcemy go zrozumieć, no, przypominam tutaj słowa Goethego, jeżeli chcesz zrozumieć poetę, to musisz się udać do kraju poety. Jeżeli chcemy zrozumieć kardynała Wyszyńskiego, to powinniśmy odbyć pielgrzymkę do Zuzeli, do Andrzejewa, w okolice Ostrowi Mazowieckiej, tam gdzie urodził się, gdzie się wychowywał, popatrzeć na te krajobrazy, przeczytać fragmenty jego wspomnień, jak opisuje, jak bugiem płynęły łodzie, i z którymi spławiano zboże, jak opisuje piękno tej ziemi. To jest właśnie ten punkt wyjścia. Czym dla Jana Pawła II Wadowice, i którego kształtowały, tym dla kardynała Stefana Wyszyńskiego aż do 13 roku życia, bo później przeniósł się do Łomży, a potem w seminarium we Włocławku, a jeszcze w międzyczasie była Warszawa i Warszawę też bardzo mile wspomina, ale te 10-12 lat tych początków jego życia były na rozmaite sposoby decydujące. Jeżeli można państwa do czegoś zachęcić, gdzieś tam w kwiecień, maj zwłaszcza, jak się zrobi zielono, to do Zuzeli jest godzina 20 minut jazdy, bardzo dobrą drogą w kierunku Wyszkowa. I właśnie obecność w Zuzeli to jest punkt wyjścia. Wzięcie ze sobą tych tekstów, tych wspomnień kardynała Wyszyńskiego i poczytanie tego swoim dzieciom, swoim bliskim i samemu. I wtedy odpowiedź na pana pytanie przyjdzie sama. Teraz pan dyrektor Adamczewski chciał o rolnictwie dwa słowa powiedzieć. Urodziłem się w Nadburzu, gdzie jest styk Podlasia z Mazowszem. Pamiętam do dziś dnia ludzi prostych, których obserwowałem jako chłopiec. Zdumiewająca była ich spokojna, ufna wiara. To jest cały prymas. Zapraszam do muzeum. Trzy pierwsze strefy są temu poświęcone. Przypominamy, że otwarcie 29 lutego w sobotę. Przed pierwszą niedzielą Wielkiego Postu. Natomiast, kochani, drodzy państwo, mówiąc o rolnictwie, to księże profesorze, właśnie w tym temacie, osobiście tak sądzę, krótką refleksją się podzielę, trzeba zastosować właśnie tą metodę, żeby z dzisiejszych czasów nie oceniać nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego dwa pokolenia wstecz. Praktycznie dwa pokolenia. Traktor, prawda? I nas no właśnie o to chodzi. Są teksty księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, na przykład tekst podczas koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej w Lewiczynie u nas, które mówią, że rzeczywiście te środowiska wiejskie i w ogóle sektor rolnictwa, czyli tę pierwszą falę, miał głęboko w sercu. Niewątpliwie. No każdy ma swoje jakieś charakterystyki. Na przykład kardynał Stefan Wyszyński, nie wiem, czy pani Iwona by to potwierdziła, ale w niektórych swoich wypowiedziach mówił o tym, że Polska jako taka powinna się wyspecjalizować w tej dziedzinie właśnie. I nie tylko zaspokajać potrzeby żywnościowe naszego kraju, ale także i Europy. O tym mówił ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Dzisiaj możemy oczywiście o tym dyskutować, czy rozważać, czy to jest w ogóle możliwe, czy to nie, no bo żyjemy w bardzo dynamicznej, ustawicznie zmieniającej się rzeczywistości, ale niewątpliwie takie teksty
w jego wystąpieniach można znaleźć. To tyle na temat rolnictwa umiałbym powiedzieć, ale myślę, że nie możemy z dzisiejszych czasów oceniać jego wystąpień, które przecież kilkadziesiąt lat temu miały miejsce. Prosimy bardzo. Czy mogę? Ale ja nie wiem kto. A proszę uprzejmie, proszę się przedstawić. Monika Rogozińska. Chciałam tylko zwrócić uwagę na to, jak prymas Wyszyński zaczynał swoje kazania, bo zastanawiamy się, naród, miłość, jak zaczynał? Dzieci moje. Tak zaczynał swoje kazania, dzieci moje. I ponieważ zdawał sobie sprawę, że naród po wojnie, hekatombie wojny jest zniszczony, wybity, zdeprawowany w dużej mierze, więc te dzieci trzeba wychować. Stąd były te wszystkie programy, ale wychowawcze, ale mówił to z wielką miłością. On się po prostu zwracał do nas, narodu, dzieci moje. Umiłowane dzieci Boże, dzieci moje. Proszę bardzo, księże profesorze. No, myśląc Wyszyńskim, posłuchajmy, co powiedział 26 maja 1946 roku. Miał wtedy 45 lat i odbywał ingres do katedry lubelskiej. Dzieci moje, dwa te słowa mogą się wydać wam zuchwalstwem. Czy mam prawo was najmilsi tu zebranych nazywać dziećmi moimi? Gdy widzę u wielu posiwiały włos? Zapewne w porządku przyrodzonym byłoby to zuchwalstwem, ale istnieje inny jeszcze porządek na świecie, stokroć silniej łączący ludzi niż więzy krwi, nazwiska narodu. To porządek łaski nadprzyrodzonej, ustanowiony na krzyżu przez Chrystusa Pana. W imię tego porządku staję dziś przed wami, jako wasz z woli Boga i Stolicy Świętej Ojciec. W duchu tej wspólnoty, która powstała między nami, mam nie tylko prawo, ale i obowiązek uważać was najmilsi za dzieci swoje, nazywać was dziećmi swoimi, odczuwać swoje ojcostwo wobec was, zespolonych ze mną w jedną rodzinę Bożą. Pan dyrektor, na temat dzieci moich, proszę bardzo. Poruszyła pani bardzo trudny temat. Dlatego, że jeżeli jesteśmy w tym gronie i jakby ludzi, którzy są zachwyceni prymasem, którzy czytają prymasa, studiują, chcą się przygotować do beatyfikacji, przygotowując muzeum z całym zespołem, część tego zespołu też tutaj jest na tej sali, stanęliśmy przed wielkim dylematem, jakim językiem mamy mówić do tych, którzy się urodzili po 2000 roku. I niestety takim sformułowaniem nie da rady do nich już mówić. Więc możemy to mieć jako historię, jako pokazywanie relacji, ale musimy już to tłumaczyć. I to jest niesamowita przepaść, bo jest pewna cezura, że już niestety prymas, bo w muzeum w ogóle, muzeum jest tak skonstruowane, że opowiada prymas i papież. I ich dwóch się wymienia i oni opowiadają. My w ogóle nie mówimy. I mieliśmy duży problem, żeby prymas mówił sam. Żeby te zdania nie były archaiczne, żeby można było się skomunikować z gimnazjalistą, z licealistą, ze studentem, bo niestety ten język już jest archaiczny. No niewątpliwie pan dyrektor podjął język, no to samo było nawet nie tylko młodzi ludzie, z krucjatą. Ja dzisiaj przed południem, przygotowując dzisiejsze spotkanie, rozmawiałem z obecną tutaj bardzo młodą osobą, która mówi, księże biskupie, no to określenie do mnie, do mojego środowiska w ogóle nie trafia, prawda? Społeczna krucjata miłości. Ale ja myślę, że gdyby ci młodzi ludzie przeczytali, jak ksiądz kardynał prymas to tłumaczy, że to nie jest pojęcie militarystyczne, jakaś tam walka, prawda, fizyczna z innymi ludźmi, ale walka ze swoimi słabościami, prawda, ze swoimi nałogami i tak dalej, praca człowieka nad sobą. No to mimo, że dzisiaj nie jest często używane, prawda, to może by zrozumieli, jaka się kryje pod tym pojęciem treść, krucjata. No ale to jest kwestia języka oczywiście, kwestia języka, który też ewoluuje przecież. Prosimy bardzo, proszę się przedstawić i króciutko proszę pana. Pan Józef? Józef. Ja w latach 60. Dobrze powiedziałem. Pawła,
Wiejski więzienny. No tak. I taką książeczkę kupiłem, czytałem wiele razy i przyznam, że w jakimś czasie długi te cyferki w ogóle po prostu pozniepały, tak że nie można już czytać tej książeczki. Nie wiem, czy obecnie są te zapisy. Oczywiście, nawet w naszej księgarni są, tutaj na Miodowej, także proszę pana, są i ksiądz profesor panu pokazuje. Natomiast wie pan co, panie Józefie, ja odnalazłem w swojej biblioteczce taką starą książkę, też te cyferki takie małe są i kartki żółte, Duch pracy ludzkiej, wydane w 1946 roku. Ale daję radę czytać, mimo że słaby wzrok mam. Prosimy bardzo. Pani doktor chciała powiedzieć pan na temat... Pan przywołał bardzo urocze wspomnienia moje. Pamiętam czasy, kiedy zaczynałam studia i zdobycie Biblii, na zdobycie Biblii to były popularne dwie możliwości na studiach. Siostry niepokalanki będą udawały, że nie słyszą. Jedna możliwość była taka, że się szło do zgromadzenia zakonnego i pożyczało. Druga taka, że się szło do kaplicy i się wychodziło z Pismem Świętym. I podobnie było z kardynałem Wyszyńskim. Było bardzo trudno dostać jego teksty. Ja pamiętam, też mam zapiski więzienne do dziś. No, czytać już nie jestem w stanie, bo wyblakło. To był taki druk, wiecie, jaki taki... A to się dobrze czyta. Maciupeńkie literki, wszystko to zblakło. No ja już to czytałam ileś razy. Są jakieś podkreślenia, ale czego? Mogę sprawdzić, jak wezmę właśnie wydanie już takie lepsze. Więc ja myślę, że to też pokazuje, jak wzrastaliśmy z kardynałem Wyszyńskim, tak? Z różnymi sposobami odczytywania, z różnymi sposobami interpretacji. I ja myślę, że też wszyscy mamy takie doświadczenie, że te same rzeczy, te hasła, zdania czytamy po pierwsze, tak jak to mówili księża, słusznie, czasy się zmieniają, ale my też dorastamy. Więc jakby czytanie jeszcze raz prymasa, kiedy jest się ciut starszy, ma się inne spojrzenie, też podaje nowe możliwości poznania jego myśli. Także nie tylko młodym ludziom, ale nawet nam samym. Bardzo proszę, oczywiście księże profesorze, po to jesteśmy. Proszę bardzo. No właśnie, ja słucham z uwagą również tego, o czym mówił pan dyrektor. Jeżeli wolno się nie zgodzić, to jest teraz okazja do tego, żeby to zrobić. Otóż to nie do końca jest tak, że młodzi nie rozumieją, nie mogą pojąć, nie można im tak mówić tym językiem. Ja myślę, że słowa dzieci moje to każdy rozumie. I tutaj wiele... Ale chciałbym państwu podać pewien przykład. Na pozór to jest przykład daleki i obcy, ale w gruncie rzeczy ilustruje to, o co nam chodzi. Był rok 2001. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu powstał Wydział Teologiczny. I ksiądz biskup Suski zaproponował, żeby również przy Uniwersytecie, na Wydziale Teologicznym stworzyć kaplicę. Pierwsi, którzy wyrażali wątpliwości, byli księża. No, jak to, prawda, na Uniwersytecie kaplica, mamy kaplicę niedaleko i tak dalej. Drudzy, którzy wyrażali wątpliwości, to byli humaniści tam toruńscy. To właśnie niekoniecznie i tak dalej. I obrady Senatu. No i na Senacie wyglądało na to, że tej kaplicy nie będzie, no bo to nie jest duch czasu, bo to nie pasuje, bo to w innym kierunku trzeba pójść. I wtedy wystąpił matematyk, profesor matematyki, jeszcze pochodził z dobrej szkoły w Wilnie, z Uniwersytetu Stefana Batorego. Tak. I profesor mówi tak, mówi, proszę państwa, wszyscy wiedzą, że ja ateistą nie jestem, ale jestem taki obok. Więc wszyscy myśleli, że już przyłoży gwóźdź do trumny i będzie sprawa załatwiona. On mówi tak, jak to jest na uniwersytecie? Humaniści mają swoje biblioteki, poloniści, ci, którzy uczą angielskiego i tak dalej. Biolodzy mają swoje laboratoria, fizycy mają swoje laboratoria, chemicy mają swoje laboratoria, matematycy musimy mieć co najmniej kredę jeszcze w tamtym czasie i tak dalej. A co jest laboratorium teologii? Mówię, jak może być teologia bez kaplicy? Wynik głosowania był prawie wszyscy za. Bo oto uznali, że kaplica jest laboratorium teologii i że wiara jest fundamentem teologii.
Otóż co chcę powiedzieć, my zbyt często wycofujemy się, mówiąc, ktoś czegoś nie zrozumie, nie jest dostosowany, nie mówimy jego językiem. Wobec tego wycofujemy się na pozycje, które dla innych są bardzo dziwne. Dobrze, że ksiądz nie podjął tego tematu krucjaty, księże profesorze. Kochani, myślę, że już będziemy zmierzać do końca, księże kardynale, prawda? Bo już dwie godziny dobiegają końca, ale nam szybko upłynęło, co? Dobre towarzystwo. Czy jeszcze ktoś chciałby postawić pytanie? Jeśli można. Ja powiem o tym. Proszę bardzo, króciutko, kochani. Na praktyki przychodzi ta młodzież. No i mam z nimi tam zajęcia, ale mamy takie ciekawe urządzenia techniczne, że jak ja ich zostawiam na przerwę w sali, to ona jest cała zradiofonizowana, tam kamery za głosem same nadążają, różne cuda. I tak oni w przerwie rozmawiają, a ja ze swojego pokoju mogę na swoim komputerze wszystko słyszeć. A dyskusja była oprócz spraw technicznych, oni są bardzo zdolni, trzeba przyznać, ci studenci młodzi, dyskutowaliśmy tak między innymi o księdzu prymasie Wyszyńskim, tak coś się, no i mówiłem im, że miałem okazję bywać u księdza prymasa Wyszyńskiego, znałem osobiście i tak dalej, no i w przerwie obserwuję ich dyskusję, a oni tak dyskutują, wiecie, ten nasz opiekun, ten z praktyki, to wiecie, kurczę, on znał osobiście prymasa Wyszyńskiego. No zobaczcie, jak on to opowiadał. To tak jakbyśmy się spotkali z rycerzem spod Grunwaldu, mówią. No, prawda. Autentycznie cytuję. No, to dla nich są takie czasy. Ale co było najciekawsze, to oni mówią tak. Ludzie wychodzą. Wiecie, ten prymas Wyszyński to był mądry człowiek, bo jak jego tak się poczyta, a tam książki mieliśmy różne tego, to co on mówił, to dzisiaj rzadko kto tak mądrze potrafi mówić. No tak. Ta młodzież nawet inny język, ale czuje te treści. To nie można mówić, że oni nie rozumieją. Czyli wziąłby pan stronę księdza profesora. No właśnie. Zdecydowanie. Więc wie pan, czytanie czytaniem, ale słuchanie księdza kardynała Wyszyńskiego i patrzenie na jego postać, prawda, na jego gesty, to było coś. To wielka różnica między czytaniem a słuchaniem na żywo, jak my żeśmy słuchali kardynała Wyszyńskiego. Tak, ale oni treść... Tak, no właśnie, ale oni treść zgłębiają. Pan dyrektor chciał powiedzieć coś na ten temat. Wiem, że... Nie, znaczy mogę wam powiedzieć, że tak trochę ostrzec nas wszystkich przed tym, żebyśmy byli tacy zadowoleni, że tak, że to są wspaniałe, mądre rzeczy, że się świetnie skomunikujemy. To inaczej mam założenie przy budowaniu muzeum zupełnie inne, że się nie skomunikuję i robię wszystko, żeby się skomunikować. W tej chwili, jeżeli mówię do młodych ludzi, że to jest głos Jana Pawła II, to jest głos prymasa, to jest głos, mamy też Gomułkę, który też u nas mówi w muzeum, nawet świetne ma przemówienie, ale jeżeli bym powiedział do młodych ludzi, a to jest głos Kościuszki, to wiecie, że oni o to przyjmą, bo co za problem zrobić współcześnie głos Kościuszki, puścić go i umówić się, że to jest głos Kościuszki. To jest tylko umowa społeczna. Więc jakby to jest problem, jakby to jakby przestaje być charakterystyczne. Idziemy zupełnie w takim wirtualnym świecie odbierania rzeczy. Szczerze mówiąc, to zestawienie, słuchajcie, głosu i tembru głosu kardynała Wyszyńskiego z melodyką głosu Gomułki, to nawet by nieźle wypadło. Ja sobie to wyobrażam. Proszę, ksiądz kardynał. Proszę państwa, bardzo dziękuję za obecność i za udział. Natomiast, eminencjo, niech ksiądz kardynał i państwo mi pozwolą odczytać, myślę, że bardzo ważny fragment wystąpienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, który
wypisz, wymaluj, pasuje na nasze czasy. 68 rok, Wielki Czwartek, przed umyciem nóg. Znowu, dzieci najmilsze. W czasie wspaniałych przeżyć milenijnych w naszej ojczyźnie przypomnieliśmy działanie prawa miłości, które kształtuje kulturę narodową Polaków. Tymczasem wciąż jesteśmy świadkami na ziemi polskiej przeżyć i widowisk tak bolesnych, że się wprost kurczy z bólu, gdy się na to wszystko patrzy. Wydaje się, jak gdyby pewna część Polaków w ogóle nie słyszała o prawie miłości i serca. Dzieją się wśród nas fakty, które nie mogą się nawet w głowie pomieścić. Tymczasem naród musi pamiętać, że i jemu zostało ogłoszone mandatum novum, prawo miłości. Przed 10 wiekami poszliśmy za nim i staraliśmy się w jego duchu ukształtować naszą kulturę moralną, społeczną, religijną i narodową. I chcielibyśmy pozostać wierni przedziwnej mocy prawa miłości, które prostuje serca i dłonie, każąc mówić prawdę braciom właśnie dlatego, że jesteśmy sobie braćmi. Ja, biskup stolicy, boleśnie przeżywam wszelkie widowiska nienawiści. Bo inaczej nazwać tego nie mogę. Cóż mi pozostaje? Chyba wam przypomnieć, najmilsze dzieci, abyście wybronili własne serca, myśli i uczucia przeciwko nienawiści i kłamstwu, mając odwagę bronić swego prawa do prawdy, miłości, szacunku wzajemnego i sprawiedliwości, do jedności Chrystusowej i pokoju Bożego we własnej rodzinie, w narodzie i w państwie. Tylko to nas uratuje. Nic innego nie ma dla nas ratunku. Tylko rzetelne uznanie prawa miłości dla wszystkich w naszej ojczyźnie, dla młodzieży i starców, którzy słuchają i dla tych, którzy wydają rozkazy i polecenia. Gdybym zdołał to uczynić, jak pragnę tego sercem, to upadłbym w tej chwili na kolana przed wszystkimi znieważonymi w naszej ojczyźnie i prosiłbym: bracie, odpuść. Odpuść, bo nie wiedzą, co czynią, bo jeszcze nie rozumieją prawa miłości. Ogłosiłem wam społeczną krucjatę miłości, powiedziałem z tej ambony. Pragnąłbym, aby stolica stała się miastem pięknej miłości dla całej Polski, bo tylko to gwarantuje pokój, prawdę i wolność. Koniec cytatu. Proszę Państwa, zapraszam serdecznie w imieniu księdza kardynała, we własnym i w imieniu organizatorów, a za chwilę powiem, kto będzie organizował, na kolejne marcowe spotkanie, które odbędzie się dnia 19 marca bieżącego roku, jak zwykle o godzinie 18:00. Uroczystość świętego Józefa Oblubieńca. Temat: praca, przymus czy szansa. A więc nauczanie księdza Wyszyńskiego, biskupa i kardynała na temat pracy. Spotkanie przygotowuje Centrum Myśli Jana Pawła II. A teraz taka trochę niespodzianka, trailer, zwiastun filmu o kardynale Stefanie Wyszyńskim, a przy wyjściu proszę zabrać obrazek z ABC, Społecznej Krucjaty Miłości. Ksiądz prałat Tadeusz Sowa ukazuje, na stoliku są, dla każdego starczy. No i proszę spożyć smaczny pączek ufundowany przez dyrekcję Muzeum Jana Pawła. Przez muzeum EPT 514. Każdy z nas jest owocem zwiastun filmu i ojcowej miłości i Bóg, który... Wyłączam. On był wielkim
humanistą, wielkim prymasem zatroskanym o człowieka, o rodzinę i w dalszej kolejności tak samo bardzo zatroskanym o dobro wspólne i o państwo, ojczyznę naszą. Ale ten człowiek zawsze był u początku, o tego człowieka, jego dobro właśnie zabiegał. To, co ksiądz prymas niejednokrotnie mówił, że czas to miłość i że tyle jest wart czas, ile jest w nim miłości. Ten zwycięża, choćby był powalony i zdeptany, kto miłuje. A nie ten, kto w nienawiści depcze. Ten ostatni przegrał. Kto walczy z Bogiem miłości, przegrał. Z tego przesłania takie dwie zasadnicze myśli, które są najistotniejsze. To jest właśnie rodzina. Rodzina jako ta podstawowa komórka społeczeństwa, ważność małżeństwa, rodziny, waga rodziny w społeczeństwie, ale też właśnie te sprawy, które dotyczą ojczyzny, patriotyzmu. To bardzo mi się kojarzy z tym, co otrzymałem w wychowaniu rodzinnym. Jest ono dzisiaj egzotyczne, kiedy ja mam mówić młodym ludziom o tym, że są wspólnotą na przykład. Tak? Ta wspólnota rodzinna, no jest to wzniosłe, przenikające, ale ludzki staje się tutaj ten, który uczy mnie, jak żyć. Myślę też, że ksiądz prymas miałby nam wiele do powiedzenia dzisiaj. Jest bardzo ważne, żeby oni w ogóle prymasa spotkali. Spotkali w słowie, w książce, w obrazie, w dźwięku. Ja mam kilkadziesiąt studentów Polaków. O Oxfordzie pytałem, czy zna nazwisko prymasa wszystkiego. W ogóle nikt nie o tym nie myślał. Jeszcze ktoś mi mówi, a ty wiemy, że był jaki papież Polak, prawda? Żeby w ogóle wiedzieli, że ta osoba ma coś ciekawego do powiedzenia. Łatwo jest przyjść na sympozjum małe, dwugodzinne, czterogodzinne, przygotować cztery historyczne referaty. Ale weź teraz rób coś więcej. Zanalizuj to, co mówił prymas 40-50 lat temu. Zanalizuj to w kontekście tamtym, owszem, ale zanalizuj to także w kontekście współczesności i odpowiedz słuchaczowi, co jest aktualne, a większość jest aktualna. Uważam je za aktualne i takie, które powinny nami kierować, szczególnie w dzisiejszych trudnych czasach. Nam potrzeba już, zaraz, od tej chwili miłości. To jest najważniejsze.